Witam was bardzo serdecznie, tu jest Bad Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Parrot 76. Poprzedni odcinek, bo bardzo wkurzyłam się. W ogóle to zadanie, jak widzieliście, nie pokazywało nam, że idź znaleźć kartę czy coś tam, tylko porozmawiać z Johnem i bla 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 i nic z tego nie wyszło. Potem nagle mnie zaczęło, kurczę, te roboty wkurzać i zabijać mnie w sekundę. Więc też Johnny jak zwykle klęczy. Gate w ogóle nie trafia. No zajebista ekipa na włam, no po prostu, no mistrzostwo. Jeszcze tyle tu jest tych robotów, wieżyczek nasiane, że to się mi w głowie nie mieści. Mam nadzieję, że akurat w tym odcinku jakoś to pójdzie sensownie i nie będę się aż tak wkurzać znowu. Bo to by była masakra. Czy odcinki z rzędu ze wkurzaniem się moim? No tak, no. Kurde, więcej robotów w człowieku, bo za mało miałeś. Masz. Aha, kolejne te. O, tam jest wieżyczka. Dobra, trzeba by ją się załatwić. Bardzo masakryczna ta miejscówka jest. Mam nadzieję, że włam będzie warty tego. Dobra, czy jeszcze są jakieś głupie wieszyczki? Co to kuku? Tam jeszcze jakaś jest, ale to na razie zostawię, nie będę się kurde tym przejmować. Dobra, jedziemy z tym. Stój tak. Jak mnie wywaliło w kosmos! No nie no, nie w kosmos, tylko w ziemię bardziej ale... Ale wow, no po prostu! Robota strażniczego, no dzięki za info, gro, bo bym nie wiedziała, że... Masakra! Ale wciery dostaję ostatnio, jak widzicie tutaj. No niestety. Mam nadzieję, że im wyższy poziom, to będzie lepiej. Tak się zastanawiam, czy przeciwnicy mają poziom im się powyżej 50 poziomu, oni mogą mieć wyższy, na przykład my będziemy mieć stówkę, oni będą mieć dalej 50, czy oni też będą mieć stówkę? To jest ciekawe. Tak, chciałam się taśmy klejącej napić, no. A gdzie są nasi? Czy oni tam nasi są? A robot jest, a naszych nie ma. Zajebiście po prostu. Marzyłam o takiej sytuacji. Aha. Stoi ten. Rara stoi. Zaraz jak zostanę kurde z tego, rzutki to tylko roz. Zajebiście. Ja cię kręcę. No gdzie jest? Gdzie jest jakieś moje wsparcie, no cholery? Nie masz. Wow, obudzili się. Brawo, dziękuję. Dziękuję. O kurde, jak to mi zaraz strzepnie rakietą, to tylko raz. Aha. Aha. Tego większego najpierw. Aha, zaraz poleci. Atomówka w moją twarz. No nie, on się zawsze tak zwieszał. Więc trzeba wykorzystać sytuację.
Co to tam napięć? Aha. Johnny, ty tam pilnuj tego. Delikatnie trzeba to tak zrobić. O nie. Ty weź się uspokój mi. Dostało. Jezus Maryja, wiedziałam, że coś ten. No i co? Oni nie potrafią podnieść człowieka. No to super, znowu od nowa. Gdzieś mnie wyrzuciło w ogóle, poza mapę. Wow, ale wkurzenie, no kolejny odcinek wkurzenia, po raz trzeci, no gratulacje. Nie rozumiem tego ani trochę. Co tu się odwala, to są jakieś dziwne rzeczy. Po prostu nie wiem. Nie ogarniam tego. Tak mówię, mam nadzieję, że to będzie warte mojego wkurzenia się tyle razy. Wow, po prostu. Brak słów do takiego czegoś. Jak widzicie, musicie się trzymać tu tych kurczę. Tych barierek u góry, tej barykady, bo kurczę, no zginiecie sobie parę razy. I to nie jest nic fajnego. Najlepiej takie dwa uderzenia, niech ma i suwajcie się. Aha, no tak, się przetegował. O, żeż ty w życiu. Super po prostu. Ile razy dzisiaj zginę jeszcze? Bo na tych naszych kompanów ja nie liczę ani trochę. Oni raczej wam nie pomogą. Oni częściej klękają i stoją, znaczy stoją, klękają, leżą i nie pomagają wam niż... Jeszcze by było fajnie, gdyby była taka opcja, że na przykład jesteście w drużynie, to oni tam potem mogą podejść i was podnieść ewentualnie. Aha, ktoś się poczęstował z mojej miseczki. Myślałam, że coś zrobiłam dziwnego. Mech. No i tak niby nie skończyłam chyba. Że fajnie by było, jakby ci towarzysze wasi, z którymi jesteście, by was podnieśli w razie był, bo oni nigdy nie są, kurczę, do zadawania obrażeń, tylko no, ewentualnie właśnie podnoszenia was. No niestety, no. Jeszcze milion razy, nie no, może nie milion razy, postaram się jakoś tak teraz to bardziej to kurczę, pilnować się. No, musicie się pilnować, no. Ja nie wiem, gdzie oni tamci są. Ja na nich nie wiem, rakieta, no. No, jednym takim strzałem i bym leżała. Dobrze, że on na górę mi tu nie wejdzie. To by była masakra. Już tak miał życia. No miał mało życia. No niech to tak stoi, ja sobie też tak stoję i wszyscy jesteśmy chyba zadowoleni obecnie. Trzygwiazdkowy to jest. Ciekawe co fajnego dropnie, mam nadzieję. Że coś fajnego. Aha. Uważajcie, bo będzie ten, pewnie rakiety wypuszczał.
No i teraz możecie pakować jego. No nie wiem, no będzie trzeba z nim tak właśnie się pomęczyć, tak, w taki sposób, żeby stoić sobie w takim miejscu, on co stoi też w tamtym miejscu. I bezstresowe, kurczę, mam nadzieję, że to będzie. Już wystarczy mi stresu na dzisiaj. Mocalny przeciwnik ulega mutacji. No nie, no chyba kpicie. Zmutował dziad pieprzony. No to super, 2 godziny później. Z cyklu. Dobra, to wezmę taki karabin ten. No to zajebiście, ciekawe ile razy możemy zmutować dziad kapuściany. Jestem po prostu zachwycona, miał pół życia i sobie zmutował. Ciekawe ile tak jeszcze będę musiała wpakować mu. Nie, będzie miał zaś pół życia, zaś zmutuje. Bo tak. Bo mu gra pozwoli. O Boże, ale to jest... Kurczę... Już by leżał, już by go nie było, ale no, zmutował. Aha, jako atak z... Gdzie ty mi jedziesz?! Gdzie... Co jest grane? Ty, o co chodzi? A w ogóle tego nie trafiam. Gdzie on kuźwa jest pode mną pewnie, co? Został pod... Ty wracaj tam na swoje miejsce. Gdzie on jest? Tam jest, okej. Okay. Tylko może najpierw zajmę się tym. No i gdzie on poszedł? Dobra. Gdzie jest tamten? Zmienił miejscówkę. W ogóle nie trafiam. Ej, gdzie poszłeś? Wróć! O, jak mi przypindzili zaraz. O nie, 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 nie. No teraz możecie, jak tak się uspokoi. Nie! Psuję sobie barykadę. Odejdzie ode mnie. Nie wiem, czy moi już zeszli, kurczę. Czy co, czy sobie poszli w bezpieczne miejsce, a ty sobie graczu męcz się. Ale bym się wkurzyła, jakbym teraz bdedła. Naprawdę. No i gdzie on? Czy on poważnie mi się Czy myślałam, że mi się zbugował, kurde, z otoczeniem? No weź, nie rób sobie jajców. Masakra z nim po prostu. Nie, bo to mnie dosięgnie. Jezus Maryja, no kurde, zawał murowany. Tylko dlatego, że już ma tak mało życia i się stresuje, że mi to nie wyjdzie. Bo jak widzicie, sami musimy sobie radzić. A tak malutko muszę... Jezu, co to jest? Co to się dzieje? Załaduje się. Wolę się przeładować niż... Wiecie. Aha, w ogóle nie trafiłam. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie.
Ja wiem, że pewnie Mele bym podskoczyła tam do niego i on by nie tych rakiet nie używał. Na bliski dystans, no nie? Tu szkoda, że nie mogę trafić mu. No przegrzewaj. Przegrzewaj się szybciej, okej. Okay. Za mało życia mu, żebym ja, kurczę, się ryzykowała. Nie ma takiej opcji. I tak to już długo trwa, już powinnam go pokonać. Tylko zmutował mi dziad. Nie, nie, nie. Ty się tam... Przegrzej się mi znowu. A, przegrzał się, mogę... Szybko, szybko. I kucamy, kucamy. O, jakbym teraz została, to bym... Naprawdę, bym się bardzo wkurzyła, jak wiecie. Jeszcze tak malutko życia ma. Dwa strzały i leży. Tylko ja też jeden strzał i leżę, więc to jest loteria. Loteria. Jest, mamy go. O, Boziu drogi. Dobra, możemy się... Wow, wyście się obudzili, no... Kuźwa, gratulacje, dziękuję za niepomoc. Mhm. Mhm, ty mnie trafisz, co? Dobra, ostatnia wyżyczka. Dobra, idziemy pomacać. Gdzie są kuźwa fanty z niego? No nie żartujcie ze mnie, kuźwa! Boże, męcz się człowieku pół gry z bossem, a on ci kuźwa nic... No nie, no, no chyba żartujecie ze mnie, no nie? To są jakieś jajca. No nie, no... Mógł jakąś fajną broń czy gwiazdkową dropnąć. Albo pancerz, albo cokolwiek. I nie ma tego... No i co jest grane? No nie, no to są jakieś jaja. Gdzie jest ten robot? No się mam wieżyczkę. Gdzie jest ten robot? No to super po prostu, jednym słowem. No po prostu... Nie, ja już się zamknę najlepiej, bo... No sami byście się wkurzyli i to taki do granic, kurczę... No nie, no. No to super! Zajebiście po prostu, gro. Dziękuję ci. Za męczenie się z przeciwnikiem, po którym potem i tak nie dostałam nic. Bo sobie wyleciał gdzieś, kuźwa, poza mapę. Gdzieś go wsysło. O Boże drogi... Nie, nie mogę, nie. Nie wiem już, nie mam siły. Nie mam siły. Tak. Okay, since you're nice to me, I'll try. No. Oj Boże. To jest zło największe.
W nosie was mam. Ale zmieniłam na piąstkę. Aha, bo jestem w power armor, że nie mogę wyciągnąć piąstki. A, więc młotek. No to naciskaj, otwórz nam wejście. Mam nadzieję, że na końcu tego miejsca znajdę coś fajnego. Oprócz złota oczywiście, ma się rozumieć. Tak, kolejny przeciwnik, z którego nic nie dostaniesz. No bo po co? Po co ci, graczu? Gdzie? Kto zaś? Ty. Aha, jeszcze jeden robot. Aha, jakiś... Aha, to Gale tak nawala. Myślałam, że jakiś robot znowu większy przyszedł. No, panie. Aha, wyleczyłeś się, cwaniaku. I co? Darłoka do power armora jakiś ten... A ty, Johnny, jak ty skaczesz? Co ty? Korpus. Wybuchnął jakby, kurczę, jakiś większy ten wybuchnął. Super po prostu. Dobra, Pancerz, korpus jakiś dostaliśmy. Teraz sobie wskoczymy ten. Patrzę sobie i sprawdzę to, bo to jest jakiś ten. A my mamy chyba zwykły? Nie. Nie wiem. Przeszukaj. Korpus 84, 79. No, lepszy. Akurat tak się trafiło, że mamy zepsuty ten korpus. Ale i tak ten, jak dobijemy sobie 50 poziomu, to będziemy mieć ten od Hellcatowy. A żeście się wszyscy pozwieszali z lekka. Dobra, tamten sobie rozwalę, co? Bo to nie opłaca się chyba. Gdzieś tu były warsztaty, widziałam przed chwilą. Tu nie, bo tu kuchnię mieli, ale gdzieś tu mieli warsztaty, widziałam. Nie, tu mają strzelnicę. Granat nie chcę. O, tu. Przetwórz. Pancerz. I ten korpus, bo to dużo waży. Aha, już mnie coś... Poczekaj! Dobra, coś tu mieliście. Srebrny widelec, no po prostu. Strzelba. Weźcie tam, załatwcie to, co tam łazi. Tą kulę nie chcę. Kula chodzi. O, jakiś steampack? No oczywiście, że nie. No. Po co ci steampack? Okej, otworzyła nam to? Tak, otworzyła nam. Możemy iść przed siebie. To mnie tam zaś. Sześć steampaków jeszcze zostało, zajebiście po prostu.
No nie, trzeba przeładować wszystko. No jedźcie z tym koksem. Tak, wejdźcie mi pod lupę. Dobra, mniejsza. No okej, coś tu otworzymy? Nie, no to idziemy na dół. Chodźcie. Aha, porozmawiaj z Rarą, no okej. Ale co wzięłaś? Oczywiście, tak, pewnie. Przydałoby się. Dobrze. Skakuj, młoda. A te, co? Tu co jest? O, tam jest jakaś laserówka. Zobaczymy, co nam pootwiera. Ale wydaje mi się, że tu to by otworzy nam. Tam jest właśnie jakaś maszynówka, może jakaś amunicja, może jakieś steampaki, kurczę, się trafią. Dobrze by było. Bo zaś będę na głodzie steampakowym. Steampunkowym? Jakoś tak. No. Jej, dzięki. Dzięki, przepraszam, młoda. Dopalacz. Co to za dopalacz? O kuźwa. O, młoda żeś. Kurde, przynajmniej dostałam coś lepszego. To jest za robota, to jest. Sprawdźmy to. Co to jest fajnego? Obrażenie, plazma. No super, mało mam tej plazmy. Jeśli to będzie coś fajnego, to będę musiała sobie, nie wiem, czy można plazmę zrobić, amunicję. Ale, no, spoko. Zerknijmy sobie, startowanie, opuść, zbadaj, X. Tak, 20% pancerza, wadz 50%, ciężar zmniejszono 90%. 2,7 waży, bardzo malutko i fajnie. I co, jak się mam teraz dostać tam? No, zaś mam jakieś czary, mary, hokus pokus gdzieś. Otworzyła drzwi. No, a możesz mi otworzyć ten? Otworzyć drzwi, tu jest ten. Chyba ona się zmieści tu. No, o. Don't you think Gail is doing a great job? I think Gail is doing a great job. No, zamknięte, no. Mogłabyś mi otworzyć te drzwi jakoś? No właśnie. No. No bez niej byśmy nie dali sobie rady, bo nikt by się nie wcisnął przez wentylację. Ile w ogóle to ma obrażeń? 48 plus... Chyba 49, nie wiem, czy to się łączy, te obrażenia. Ile robotów tam mnie jeszcze czeka? Ile wkurzenia? Kiedy jest koniec mapy? Czemu tak dużo tego tu jest? Ja wiem, że to jest krypta i tak dalej, ale no... Bez przesady, no. Aha, ktoś tam jest. Jakiś człowieczek. A? Już jesteśmy blisko. Fajnie by było. Tam jeszcze ludzie są. A jesteś tajniacy. No i co ja mam? Gdzie ja mam kogo? Otwórz ma... Aha, i co mi się... ten? Aha.
No wow, gładki. No, pasujesz do nich, co? Nie. I don't know how all you vault people stay sane being cooped up for so long. We established you're not an official rescue team, so are you here for the gold? To help us? Or maybe it's just sheer coincidence. Po złoto, dawać kuźwa. A to się wyklucza? I can work with that. It's your lucky day. The only way to the gold is to restore the power so the doors will open. Once that happens, we can get back to the safe part of the vault. Normally, I'd put a bullet in you if you tried to take our gold. But there's been enough death lately, and I'm not sure I'd win that battle. Ale ja przyszłam po złoto, o co chodzi? If you can get us out of here. Aha. I can open the door to the reactor using emergency power, but that's it. Okej, okay, czyli mamy zasilanie przywrócić. Super Steampack. Modny strój bandyty. Jaki modny strój bandyty? A w ogóle muszę wyskoczyć z Power Armora. Ubiór. Modny strój bandyty. Jaki modny, jak bardzo modny. Wow, ale modny. Raczej świąteczny strój bandyty. Znaczy to czapka. Na sposób na przywrócenie zasilania. I co, my mamy się gdzieś cofnąć? Bo raczej tu nic... Nie, bo to jest co innego. A, aha, tam. Tam jest to znać sposób. Aha, wy poszliście tu, czy poszliście w ogóle w inną stronę? Kopacz. O, gule mają. No spoko. Jestem tu, żeby pomóc, otworzy dla nas drzwi. I thought I was gonna die here. Z nutów. I'm Agent Chase with the Secret Service. Digger to my friends. I was on the reactor team when it malfunctioned. A lot of them ended up looking like me, except their minds have melted too. Aby ty jesteś normalny. I was able to stabilize the reactor, but it won't come online with the radiation levels this high. You're gonna have to vent the air from the chamber. That will clear the radioactive gas and probably kill all the things in there too. No okej, spoko. Nie zostały jeszcze wywietrzone. The radiation made all of them into feral ghouls. If I take any more, it might happen to me too. Dobra, zrobi się. Good luck. I'll wait here. On second thought, I'll wait on the other side of this door. No okej, okay, musimy przewentylować miejscówkę. Aha, tu, dom. Już tym czymś po środku. I co, pewnie musimy sobie drogę poszukać. No nie, no bo tu to jest tam do... Nie? Gule. Gulululula. Czy ja muszę tędy iść, czy może inaczej? Czekajcie, sprawdzę sobie jeszcze może drugą stronę. Chodź, Johnny. Johnny, rustyłek. Sprawdźmy, czy z drugiej strony coś się tam da jakoś podejść. Tam widzę schody, ale tu nie widzę nigdzie. Aha, tu są. Okej. Okay. Ale to są na dół, to nie są do góry. A i tak musimy iść tędy. Czy wam się to podoba, czy nie? No to co, gule i stwory, potwory dziwne? Jezus Maria, co to było? Co to było?
O kurde, co to na... Mami, dlaczego ich tu tak dużo? Mami, mami! Co to za plaga? Mami, dlaczego? Mami, mami, zaraz mnie przytulą, będzie wesoło i zginę śmiercią. Suchą? Twoje żarty są suche. Czy ty już ten? Od! Nie! 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 Johnny! Albo ty! Ktoś! co tam mnie zjadło? Wendigo mnie zjadło. Przyszło, kurczę, z Until Dawn i mnie zjadło. Super. Gdzie będę? Na końcu... Boże, na początku... Nie, dobrze, że nie na początku mapy. Co to kuźwa się dzieje? Co? Boję do strzelby. No niby... No boję do strzelby. Gdzie jest moja strzelba? Mam nadzieję, że może będzie bardziej skuteczna. A ten tu stoi, nic nie robi. Tyle, kurde, przeciwników się na moje życie rzuciło, a ty nic. A ty nic. Ale żeby aż tyle ich tu było? Tam łażą. Halo, taś, cip, cip, chodźcie. Tam to Wendigo najwkurzające. Tak, Wendigo. Jest i Wendigo. Przeszło z tego, z Until Dawn. Chodźcie tu, wiecie. Johnny się obudził, wow. Przeładujmy. O kuźwa, Wendigo! Mniam, mniam, mniam! Ulecz się, kuźwa, bo zdechniesz mi śmiercią naturalną. Znaczy... Kuźwa, czy ja trafiam coś? Nie, Wendigo mnie zjeść! Alala, znowu. Odwal się ode mnie, żeż... Tak, zwiesiłam się na jakimś tym. No i zaś mnie... Nie, kurde mać. Masakra, no ile was tam jest, no? Wendigo, czekaj, ja sobie power armora wrzucę, bo tak być nie może. Pobawimy się w taki sposób. Moduł sensora. Aha, moje śmieci. Moje śmieci tu leżą. No mam nadzieję, że teraz z tym Wendigo dam sobie radę. Johnny klęczy po prostu. Ile tam tych guli jeszcze zostało? Dwa. I Wendigo. Wendigo, który musi zginąć śmiercią. Siedź, kuźwa, na dupie. Nie krzycz na mnie. Poziom! O Boże! Nie skacz po mnie! Kur. Klęczy. Klęcz, tyle ci zostało. Aha, Wendigo. A tyle by klęcz, nie wiem czy jest dobre. Poziom, jej, jeszcze jeden poziom, będziemy mieć 50. Zajebiście. Impaków jak nie było. Jak jest mało, tak jest mało. Nie znajduję nic ciekawego.
O, tu jakieś kapsy, amunicje. Też jakieś... Tu chciałam kapsy. A, tu było jakieś... Okej, mam nadzieję, że to wszystko z tych... tego wszystkiego, co tu było. Aha, promieniowanie mnie gryzie, słyszę. Tylko musimy tam na górę się dostać jakoś. Aha, no to... Myślałam, że kolejny Wendigo. No tak, zablokujcie mnie. Ale ty promieniujesz! No nie, no co jest kuźwa mać, no... Odejdź ode mnie, kurde! Bierz te kapsle. Szpinka. Co? Fantastyczny koń mechaniczny, głowa. A ty co, czynny? Co tu odbanasz? Dobra, kolejne gule chętne. Zaraz zostaniecie z młotka mojego. No gdzie idziesz? Nie wstawaj. Długopis. Po co ci długopis? Pisał wiersze. I mu się zmarło. Okej, gdzieś tu ten... Aha, okej, tędy. Dobrze, może pójdźmy w stronę tego... wentylację. Psy! Lek na choroby. A, chyba by mi się przydało. No tak, oczywiście zaś robaki. Znaczy one to stary, w dalszym ciągu zwieszony jakiś jesteś. Kombinezon ochronny. Okej, musimy poczekać teraz, aż się to wywentyluje nam pomieszczenie. Chyba mam tu poczekać. Nie. No nie, pisze poczekaj, więc... Czekajmy. O, jest. Dzieje się. Ja może sobie trochę zdejmę tego. Tego antyrada. I coś sobie zjemy. Raczej napijemy, piśmy się chce, nie wiem dlaczego. Znajdź pomieszczenie przetwarzania złota. A czy wieżyczki nie pójdą mnie gryźć? Kuźwa, spierdzielajcie. Jak tupnę to tylko raz. Dobra, nie chcę. Nie, nie, nie. Zostawcie mnie w spokoju. Nie ma mnie tu. Jest, ale dużo tego złota macie w ogóle. Jeraj. Ile? 100 sztuk? Wow. Zbierajcie, zbierajcie, wiecie ludzie. Przyda się może. 1000 złota mamy zdobyć. Ale to tak trzeba będzie podzielić. Podzielić się z tymi, z naszymi towarzyszami. You weren't joking about this being a big score. Makes me real sorry I've got to do this to you. Aha, pewnie ciebie szybciej zwinę. If I cut you out of the equation, that's more gold for me. Zginiesz. Kolego, druhu, na pewno się jakoś dogadamy, rozumiem się. Nie, spieprzaj! Spieprzaj! Chodź! No i co, Johnny? Mówiłeś coś?
osłodzonego, nabój. Co ty masz za ten rewolwer? Jestem bardzo ciekawa. Ha, ha! Aha, osłodzonego. Taki średniawy. Albo strzał. Czy to jest jakaś ten? To nie jest ten? Armatka? Waga 16. Zostawię sobie. Mam trochę kul, w któryś dzień trzeba by było się użyć. O, steampunk, wow! Alleluja! Alleluja. Wiecie co? Zostawię te roboty wszystkie, te wieżyczki. W nosie je mam. Tylko muszę tak przebiegnąć sobie. Jej! Johnny ten odszedł. Dobra, raczej chyba już nie będę potrzebować tego power armora, więc sobie schowmy. Co mam nosić? Chodzić w nim? No. No i co? Czy wy się teraz na mnie wszyscy rzucicie? Poczekaj, jak to ponownie dołączy swojego. Chase? Holy shit! Stand down, Mercy. We'll hear him out. I don't think the regulations cover this situation. Hey, best to share. It changed me. It changed a lot of us. Bubba, Mac, and a bunch of others all became ghouls, but crazy and bloodthirsty. They attacked. Ja jestem normalny, nie zjem was, może. Tore them to pieces before they even knew what was happening. What about you? How many humans did you kill? Zip it, Mercy. I'm asking the questions here. How come you're not one of them? I don't know. Maybe I didn't take as many reds. Maybe I'm genetically tougher. Już wiem. Maybe it's what I had for breakfast. We should kill it. It's not human anymore. What the fuck, Rex? That's Chase you're talking about. Not anymore, it isn't. It's at any moment. Nie, 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 weźcie się, uspokójcie. None of us have any experience with these ghouls, but our new friend here does. No tak, ja tak. Mam wam powiedzieć? Ona się kopacze. No tak. No raczej wydaje się, że nic mu nie ma. On jest niegroźny, ma na, można to. Można mu ufać, gule raczej nie dzieją same z siebie, no. No. Maybe someday when everyone feels safer it can happen. Until then you can stay in this part of the vault. There's a lot of work to be done here. I understand. Thanks, AC. You won't regret this. Jej, i co, możemy teraz iść na zewnątrz do tych? I see you have the gold. No, mam. Jaką wymianę? Co zaś? Aha, tamtych wzięli. Gail i Rare wzięli, co? Once we get back to the safe part of the vault, how about we trade you for that gold? We can't stop you from taking it and we won't try. But we have some advanced military schematics that we'd be willing to trade for it. No tam macie. Jasne, bardzo dobra sprawa niż szczepkę złota. Po co ci to złoto? Nie wiem, jakie mają schematy. Może mają coś faktycznie fajnego, wartego. Nie mam pojęcia. We'll use all this gold to back that currency and we'll guarantee its value. It'll be a while before we're ready to start printing money. But in the meantime, we need to gather as much gold as possible. A mogę ten... tylko tutaj inne plany. Ciekawe. Here's an elevator key. You shouldn't have to traipse through this mess. Okay. Good luck out there. Pewnie będziemy mogli wrócić do nich i użyć może u nich to złoto. Dobrze, może spadajmy jeszcze sobie ten do
do centrum operacyjnego Złotej Krypty. Czy coś tracę? Nie, nic raczej nie. Tam nie pomijam nic ciekawego po drodze. Coś by nam się rzuciło w oczy, nieprawdaż? Tak to nic. No okej, okay. Przynajmniej będziemy mieć windę na dół. Jakbym się jednak zdecydowała coś tam u nich kupić. Może faktycznie mam jakieś fajne schematy na jakieś fajne bronie, a nie mam pojęcia nawet. Ile złota tam mają! O, oh, no. Dajcie jeszcze. I know y'all weren't gonna start this party without me. Hey. Ain't that right, 7-6? No pewnie, że. Who are you? Name's Meg. I run the crater. And this is my crew. Tak jakoś krótka. Wait, hold up. Where the hell is Johnny? Johnny zdradził. Johnny chciał... Johnny zginął w krypcie tragiczną śmiercią, oddając swoje życie, by uratować mnie przed hordą. Nie, Johnny chciał mnie zabić dla złota, więc nie dał mi wyboru i musiał zginąć. Johnny chciał zbyt wiele, więc trzeba było coś z nim. No nie, no tą drugą. Shit, 7-6. No. I knew Johnny could be greedy, but I never thought he'd go to those lengths. No widzisz. I can't blame you for doing what you had to do. No, przykro mi, beba. I've already promised the gold to your agent. A bliżej się nie dało podejść. Assuming that's what you're here for, you two will have to work it out. We had ourselves an agreement, 7-6. No nie, no. Oczywiście, że nie, no. Dlaczego? Przepraszam, ale biorę wszystko dla siebie, to w szczególności powinnaś mnie zrozumieć. Najpierw daję coś o poce dla nich. No okej, okay, połowa. No, czemu nie? Czyli co, 500 dostaną? No, 500, no nie, bo też ten zabraliśmy... Zabraliśmy 1000, ale 500. O, reputacja wzrosła. Lubią mnie. Przyjaźń, no tak. Wow. No bo nie zrobiliśmy, obiecaliśmy, no to obiecaliśmy. I tak żeśmy się przykleili do bandytów, więc no czemu miałabym ten. Dobra. No widzisz. Zadanie wykonane. Myślę, że pora się pożegnać. Co teraz? Co masz w ogóle zamiar zrobić z tym złotem? Gold used to mean everything. The place in my bed said it still does to some people. The world ran on gold. With gold comes respect, and with respect comes power. No ponoć tak się mówi. A lot of people out there. Worst case, we can trade for some high-tech weapons and finally stop using homemade crap that breaks all the time. One way or another, we're gonna rule the wasteland. Okej, tam jeszcze mamy do wyboru. Jak według ciebie nam poszło? I should be happier about it all, but I can't stop thinking about Johnny. I ain't happy to learn Johnny tried to betray you. Wish he hadn't let greed get the best of him, because then he'd still be here. No. It's gonna take some time for it to really hit me. He's gone, and he may have been playing us all. There's a lot to process, but I'll deal. No to... Co teraz? Now we take the gold back to Crater and stash it away somewhere safe until we find a use for it. The rest of the plan's the same as it was. Grow our settlement, assert our dominance in the wasteland, and kill anyone who threatens us. The gold's okay. Just a means to that end. One that's gonna make our lives a whole hell of a lot easier. Okej, okay, zadanie wykonane. Myślę, że pora się pożegnać. Okej, okay, czyli skończyliśmy. Jeszcze nie wiem, to moja sprawa. Zawsze marzyło mi się ogromne serca złota. Pewnie użyję złota do tego samego, co ty, kupię broń i wpływy. No to czy nie ma plan przywrócenia waluty? Robię to dla Ameryki. That's a good one. The America I knew was never worth fighting for, if you ask me. I'm glad the establishment got all blown to hell. But hey, you're giving me an idea now. Maybe we beat your friend to it and establish our own currency first. Then everyone will have to bow to us.
That'd be something, wouldn't it? Dobra. Well, I'm sure I'll be seeing y'all around. Bo raczej pewnie tak, no. Okej. Aha, zajebiste, drewniane na sprzedaż. Okej, skończyliśmy sobie zadanie. Sprawdźmy sobie tak jeszcze szybko z ciekawości tutaj do gościa, co on ma ten. Jakie schematy? Jakie ma schematy fajne? Popatrzmy. Pokaż, co tam masz. Jestem bardzo. Co to za miejsce? Dlaczego na. Miejsce. Z kim miałam pogadać? To bo miałam. Ile tam złota mają? Cameras, triple coated doors, hack proof automation, the whole works. I know what you're thinking. Don't even try it. Nie. Co dokładnie tu robisz? Agent in charge. That's why they call me AC. I direct this whole operation. It's my job to try and establish a new gold-backed currency. We'll bring civilization back to this corner of the country. Mogę u ciebie te plany, kurcze, kupić, czy ty masz tam w nosie mnie? You mean Cole Carver? Because he's a smooth talker. Aha. I've never been one for community relations, but he's got a real knack for it. Just as well. I'd rather not deal with the rabble anyway. No offense. Dziękuję ci za znalezienie chwili. Anytime you find some gold, just bring it to us. Regs will be your point. Okej. Okay. Rexa musimy. Rex, gdzie jesteś? Rex. Jesteś Pita. Rex, czy to ty jesteś Rex? Tak, ty jesteś Rex. Zobaczmy, co ma w ofercie. Ile tam złota mają? Ciekawe, czy tam się da dostać. Raczej się nie da. Anduj sztaba mi złota. Hej, stój! Co ty masz? Aha, plan, power armora, rzeczy, karwasze, tesy, plany, power armor, psia. Lepki Tesli. Agent Stern should never have had a child. That little brat is a pain in the ass, but we just call her Peter for short. No tak, oni mają ten metacz plazmy, maska, skauta, skrypty. A my mają plany, co? Z tego co widzę. Dużo macie pistolet Gaussa. Dużo mają. Dużo. Tak z grubsza chcę tylko sprawdzić. Wow, ile złota trzeba, jakby ktoś chciał wszystko sobie odblokować. Trochę tego będzie zbieractwa złota, ale nie wiem, czy gdzieś indziej jeszcze można to złoto sobie ten. Użyć czy tylko tu? Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, skończymy sobie. Niestety już widzicie, jak długi, strasznie długi, godzinny prawie odcinek jest, no ale kurczę, chciałam już skończyć temat tej krypty i nie ciągnąć tego przez jeszcze następny odcinek. Będziecie mieć dłuższy. Następne co? Następne bardzo może... Aha, w ogóle muszę coś ten, bo jestem obciążona. Następnego sobie zrobimy. Pewnie któreś zadanie sobie zrobimy. Może te dodatkowe. Tego jest rozsiane. Widzicie, masakra. I popatrzycie, jest znacznik z zadaniem do zrobienia. Któreś sobie wybierzemy i zaczniemy sobie robić. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bo bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Fallout 76. Dzięki, cześć!